Nowy Stopham. No to let's go. Dzięki bardzo serdecznie, Albert Stanek, ty za subika. Witam nowego w ekipie. Buziak. O, w ogóle ja dzisiaj wyjeżdżałam, bo byłam dzisiaj z tym. Ganga po mnie przyjechał, byliśmy na kawie. Jak jechaliśmy na kawę, to wyjeżdżając ode mnie, stała w ogóle karetka, policja, w ogóle wszystko, no nie? Migało, świeciło. Randka? Ganga ma żonę i dwójkę dzieci. Rozjebał małżeństwo. Rozbijał małżeństwo. No i co? Oj, wy jesteście okropni! Dramat z wami. Naprawdę. Trzeba, tak się nie robi. Ale never mind. Wyjeżdżaliśmy ode mnie tutaj z tego... ze skrzyżowania, policja, karetka i w ogóle chłop leżał na betonie, tak pszit. Tak na płasko. I co? I auto stało na awaryjnych i hulajnoga. No myślę, że jak mieli tam kamerkę na samochodzie, no to będzie na Stophamie. Bo tam się ktoś nieźle musiał. Hulajnoga na awaryjnych, auto na awaryjnych i hulajnoga stała obok. Siemka, ja nowy tutaj, cześć nowy. Co się zjebało? Ej, nie! Zrobiło 10 po jednym, a nie jeden z... Bota sabotuje. Kitsugaya zwerbował 10 nowych przedszkolaków. Kitsugaya, psujesz bota. Dzięki bardzo serdecznie, Kitsugaya, za 10 nowych subików. Buziak dla ciebie, dziękuję serdecznie za wsparcie, witam. Sorry, wybaczam. Patrz, jakie uszło drzewo takie. Ja pierdolę. Ach, stokrotka. Dzięki, Dixon. Gdzie chłop kurwa idzie? Weź inne, bo dziś to oglądałem, please. Nie no, myślę, że jeżeli cukiereczek 1, 2, 4 ogląda już dzisiaj tego Stophama, to musimy obejrzeć coś innego. No, go next. To bez sensu. Machniot, 3, dzięki bardzo serdecznie za 5 miesiąc subika. Buziak dla ciebie, dzięki za wsparcie. Witam serdecznie. Nie no, chłopie. O! A co to? Ty, ja go nie widziałam, szczerze powiedziawszy. Wlał mi się
To dopiero tu go zobaczyłam. Dopiero tutaj w ogóle zobaczyłam, że jest tam coś jeszcze. W grupach nauczycielskich, że jest bardzo dużo postów ten sam kierowca chyba. Czy ty uważasz, że się zmieścisz, no? No przecież samochody! Tutaj masz samochody, ty powinnaś mi ustąpić, no co ty robisz? Wycofaj! 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 Oto ty do mnie startujesz, głupia babo! Kobieto, z dziećmi jadę, a ty mi się ładujesz na mój pas. Oto ty uważaj, jak jeździsz, naucz się jeździć. Głupia babo, wycofaj. Wycofaj, głupia babo. Record video. Start recording emergency. Jedziemy brum. Brum brum, nie płacz. Kciuki za naszych siatkarzy. Za pół godziny zaczynają mecz o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Wielkie demonstracje we Francji przeciwko pandemicznym obostrzeniom i paszportom sanitarnym. Kobiety nie potrafią jeździć? Nie generalizuj! Ale w sumie coś w tym jest, bo ja też na przykład jak widzę kogoś na drodze, kto mi na przykład zajeżdża na pas, albo coś robi głupiego, to mówię, o pewnie baba za kierownicą. A sama jestem kobietą, nie? Kurwa, nie wiem. To są chyba takie stereotypy, gdzie są jakoś tak zakotwiczone za mocno, nie wiem. Ale faceci też robią mega dużo chujowych rzeczy. Nie wydaje mi się, żeby to było zależne od płci, tak szczerze. Ale to, że wszystkie kobiety, jakie znam praktycznie, powie im się na następnym skrzyżowaniu w prawo, i one jadą w lewo, to jest po prostu tak częste, co mi się zdarza. Jak można nie odróżniać prawej od lewej? Dlaczego baby mają z tym problem? Nie mów tak, bo Maja Staśko się tą zajmie. Pokaż prawą rękę. Nie mam pojęcia, jak wy macie obróconą kamerę. Moją. Ale to jest moja prawa ręka. Chyba git macie kamerę. Tak? Jak wy jest? Jak ja jestem do was? To jest nie jest lustrzane odbicie. A jakbym... I to teraz wam pokazuję prawą, to wam się wydaje, że jest lewa? Aha. Dobra. Lewa w górę. Lewa w górę był ten. Od beczki ta taka, ta pasta taka. Jezus. Ja pi...
Próbuję ustalić, kto ma pierwszeństwo na tym. Nie widzę znaków. Gdzie był znak? O, tu jest chyba ten, nie? Dobra, to się teraz droga z pierwszeństwem. Okej, okay, git. Jedziemy. Ale chłop, kurwa, ten najpierw temu wyjechał, bo temu też wyjechał. Możecie sobie zobaczyć, że tamten gość też jedzie, nie? Najpierw z temu i tego. Ja pi***e. Ale się zastrałem. Chodź, się cieszą, kurwa. Ale po chuj on do niego tymi długimi. Że musiał hamować? Ale to nie! Patrzcie! Kierowca, który nagrywa, jedzie sobie tak o. A! Ten mu mrugnął! Ten mu mrugnął, że jedzie z lewej i żeby mu nie zjeżdżał na lewy pas, nie? No i dobrze, że mu mrugnął. Ten bez sensu, że mu mrugnął. Jedzie za nim na długich teraz. Ale wiecie co, jeszcze się wrócę tutaj, bo nie wiem czy wy tutaj jak widzicie, jest tak, że chłop przed nim hamuje i chce zjechać na prawy pas. Ten jedzie dużo szybciej. A ten gość, który kameruje, jakby zajeżdża mu na jego pas, na ten lewy pas. Widzicie, że on jest tutaj, jakby chciał mu zmienić pas na ten lewy. No i nie musiał mrugać mu długimi. No ale po chuj, ten zmieniał pas na lewy, skoro ten mu już zjeżdżał. A ten zajeżdżał drogę temu z tyłu. Zobacz, że jedzie 120 na drodze z limitem 120. Aha, i to znaczy, że może zajechać drogę chłopu, który jedzie szybciej, bo chłop przekracza dozwoloną prędkość. W sensie, no nie jest kurwa od tego, żeby weryfikować, czy ktoś jedzie wolniej, czy szybciej, no. A zajeżdżanie drogi komu, jak wyprzedzasz, to i tak musisz jechać szybciej. To jakby to nie jest wytłumaczenie. Nie, to znaczy, że może w lewo, a tamten niech hamuje, a nie długimi po oczach, idiota jebany. Technik! Ja miałam tyle razy sytuację, że jadę lewym pasem. Oczywiście jadę 139 na autostradzie, która pozwala jechać 140, a przede mną jedzie ktoś, kto jedzie 130.
i na przykład on jedzie na prawym pasie i chce zjechać mi na lewy pas. Nikogo nie wyprzedzając przy tym. To mrugam mu wtedy, żeby mu pokazać, ej, ziom, jedę szybciej niż ty, nie wpierdalaj mi się. Ja wtedy zjeżdżam na bok, ja przyjeżdżam. Tyle. I Tiof, dzięki bardzo serdecznie za subika. Dzięki za trzeci miesiąc. Nie nakręcaj się, tak? Lubię analizować takie rzeczy. Idź na egzaminatora? No nie. Przecież każdy kierowca, który jest upośledzony, który nie jest upośledzony, widzi, kto jedzie szybciej, jak to wolniej. Nie ma gość prawa zapierdalać szybciej niż limit takich od razu na szybienicę wpierdalać. Nie no, kurwa, stary! No też nie ma co zgrywać świętego w świecie, gdzie kurwa nikt nie... Jeżeli ty, jako kierowca, jeżeli z ręką na sercu przysięgniesz mi, że jak jest 30, to jedziesz kurwa 30, składam sianko do sianka, zjadam ciepła. To pierwsze rzucisz kamień. Postulus płacił 10 mniej niż 3. Prawda jest taka, że tego zajścia by nie było, gdyby ten debil, co zjeżdżał, zahamował jak należy po zmianie pasa, a nie przed. To prawda. A to, co się potem stało, to po prostu dwie ostatnie szare komórki obu kierujących stwierdziły, że coś zrobią po latach bezczynności. Zgadzam się z donatującym. Widz płacił 5 zł. Mniej niż 3. Dajmy przykład. Wyjeżdżasz z posesji w terenie zabudowanym i widzisz, że jedzie ktoś tak z 300 metrów, to możesz myśleć, że jedzie 50 km na godzinę. Ten tak samo pewnie myślał. Z tym donatem się nie zgadzam. To głupota. Widzisz, w jakiej... Jeżeli po to mamy parę oczu, że jesteśmy w stanie oceniać, jak szybko odległość się zmienia od kogoś, od innego punktu. Jesteś w stanie to weryfikować, jak szybko coś do ciebie jedzie. Więc nie pierdol, kurwa, że się nie da tego zweryfikować. I widzisz, jak szybko ci się przybliżają światełka, bo trzeba tylko po prostu sprawdzać trzeba sprawdzać lusterka, jak się chce zmienić pas. Chłop tutaj zjechał na lewy pas, ten też zjebał, bo hamował na pasie zamiast na pasie już do skręcania, więc i ten zjebał, i ten zjebał, ten mu zamrugał, żeby ten nie hamował, bo ten mu zajeżdżał. No kurwa, generalnie to najbardziej winny jest ten, drugim debilem w kolejności moim zdaniem jest ten, który zajeżdżał pas, a trzecim debilem w kolejności jest ten. Zamkniesz już mordę? Uczony wpłacił 5 zł, mniej niż 3, chuj dupa moja droga. Okej, dzięki uczony. Jaki to jest kolor? Muszę googlować. Kurwa, nie możecie normalnie pisać kolorów? Zielony.